Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Wyzwolenie rodzi się z prawdy Chrystusowej, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 21 lutego 1979 roku. Również dzisiaj pragnę zająć się tematem trzeciej konferencji episkopatu latynoamerykańskiego ewangelizacją. Jest to temat podstawowy, temat, który zawsze jest aktualny. Świadczy o tym konferencja, która 13 lutego bieżącego roku zakończyła swoje prace w Puebli. Prócz tego jest to temat przyszłości, temat, którym Kościół winien stale żyć i przenosić go w przyszłość. Dlatego ten temat stanowi trwałą perspektywę misji Kościoła. Ewangelizować znaczy, uobecniać Chrystusa. W życiu człowieka, jako osoby i jednocześnie w życiu społeczeństwa. Ewangelizować znaczy czynić wszystko, co możliwe, według naszych zdolności, aby człowiek wierzył, aby człowiek odnalazł siebie samego w Chrystusie, aby odnalazł w nim sens i odpowiedni wymiar swojego życia. To odnalezienie jest jednocześnie najgłębszym źródłem wyzwolenia człowieka. Wyraża to święty Paweł, kiedy pisze «Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Tak więc wyzwolenie jest bez wątpienia rzeczywistością wiary, jednym z podstawowych tematów biblijnych, wpisanych głęboko w zbawczą misję Chrystusa, w dzieło odkupienia, w jego nauczanie». Ten temat nigdy nie przestał stanowić treści życia duchowego chrześcijan. Konferencja Episkopatu Latynoamerykańskiego świadczy, że ten temat powraca w nowym kontekście historycznym. Dlatego trzeba go podejmować w nauczaniu Kościoła, w teologii i nauce pastoralnej. Musi być podjęty w swojej własnej głębi i w swojej ewangelicznej autentyczności. Wiele okoliczności składa się na to, że jest on tak aktualny. Trudno wyliczyć tutaj wszystkie. Bez wątpienia odwołuje się do niego owo powszechne pragnienie godności człowieka, o którym mówi Drugi Sobór Watykański. Teologia wyzwolenia często łączona jest, niekiedy wyłącznie, z Ameryką Łacińską. Trzeba jednak przyznać rację jednemu z wielkich współczesnych teologów Hansowi Ursowi von Baltazarowi, który słusznie domaga się teologii wyzwolenia w zakresie powszechnym. Tylko konteksty są różne. Ale sama rzeczywistość wolności, do której Chrystus nas wyswobodził, jest powszechna. Zadaniem teologii jest odnaleźć jej prawdziwe znaczenie w różnych i konkretnych kontekstach historycznych i współczesnych. Sam Chrystus łączy w sposób szczególny wyzwolenie z poznaniem prawdy. Poznacie prawdę. A prawda was wyzwoli. To zdanie poświadcza nade wszystko wewnętrzne znaczenie wolności, do której wyzwolił nas Chrystus. Wyzwolenie oznacza wewnętrzną przemianę człowieka, która jest następstwem poznania prawdy. Przemiana zatem jest procesem duchowym, w którym człowiek dojrzewa w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Człowiek w ten sposób dojrzały wewnętrznie staje się przedstawicielem i rzecznikiem tej sprawiedliwości i prawdziwej świętości w różnych środowiskach życia społecznego. Prawda ma znaczenie nie tylko dla wzrostu ludzkiej świadomości, pogłębiając w ten sposób życie wewnętrzne człowieka. Prawda ma także znaczenie i moc profetyczną. Ona stanowi treść świadectwa. I wymaga świadectwa. Znajdujemy tę moc profetyczną prawdy w nauczaniu Chrystusa. Podobnie jak prorok, jako świadek prawdy, Chrystus wielokrotnie przeciwstawia się nieprawdzie. Czyni to z wielką mocą i zdecydowaniem, a często nie waha się potępić fałszu. Odczytujmy dokładnie Ewangelię. Znajdziemy tam niemało wyrażeń surowych, na przykład groby pobielane, przewodnicy ślepi, obudnicy, jakie wypowiedział Chrystus, świadomy następstw, którego czekały. To zatem służenie prawdzie jako uczestnictwo w proroczej posłudze Chrystusa jest zadaniem kościoła, który stara się je wypełniać w różnych kontekstach historycznych. Trzeba nazywać po imieniu niesprawiedliwość wyzysk człowieka przez człowieka, albo wyzysk człowieka ze strony państwa, instytucji, mechanizmów systemów ekonomicznych i reżimów działających niekiedy bez wyczucia. Trzeba nazywać po imieniu wszelką niesprawiedliwość społeczną, dyskryminację, przemoc zadaną człowiekowi przeciw ciału, przeciw duchowi. Przeciw Jego sumieniu i przeciw Jego przekonaniom. Chrystus uczy nas szczególnej wrażliwości wobec człowieka, wobec godności osoby ludzkiej, wobec życia ludzkiego, wobec ducha i ciała ludzkiego. Jest to wrażliwość, która daje świadectwo o poznaniu tej prawdy, która nas wyzwala. Nie wolno człowiekowi ukrywać tej prawdy przed samym sobą. Nie wolno jej fałszować. Nie wolno czynić tej prawdy przedmiotem przetargu. Trzeba mówić o niej w sposób jasny i prosty. I nie po to, aby potępiać ludzi, ale aby służyć sprawie człowieka. Wyzwolenie także w sensie społecznym bierze początek z poznania prawdy. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Trudno jest w krótkim przemówieniu wyrazić to wszystko, co pociąga za sobą ten wielki temat, który ma wiele aspektów i, nade wszystko, wiele poziomów. Podkreślam wiele poziomów, ponieważ w tym temacie trzeba widzieć człowieka według różnych składników całego bogactwa jego istoty osobowej i jednocześnie społecznej istoty historycznej i jednocześnie w jakiś sposób ponadczasowej. O tej ponadczasowości człowieka świadczy między innymi historia. Istoty, która jest trzciną myślącą. Wiadomo, jak krucha jest trzcina, właśnie dlatego, że myśląca przewyższa zawsze sama siebie. Nosi w sobie tajemnicę transcendentną i twórczy niepokój, który z niej wypływa. Na chwilę zatrzymajmy się w tym punkcie. Teologia wyzwolenia winna nade wszystko być wierna wszelkiej prawdzie o człowieku, aby ukazywać nie tylko w kontekście latynoamerykańskim, ale także we wszystkich współczesnych kontekstach, jaką rzeczywistością jest ta wolność, do której Chrystus nas wyzwolił. Chrystus. Trzeba mówić o naszym wyzwoleniu w Chrystusie. Trzeba głosić to wyzwolenie. Trzeba włączyć je w całą współczesną rzeczywistość życia ludzkiego. Wymagają tego liczne okoliczności, liczne racje. Właśnie w tych czasach, w których wymaga się, aby stan wyzwolenia człowieka był jego wyzwoleniem przez Chrystusa to jest przez religię właśnie w tych czasach. Winna stawać się dla nas wszystkich coraz bardziej oczywistą i coraz bardziej pełną rzeczywistością naszego wyzwolenia w Chrystusie. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Kościół patrzy na Chrystusa, który daje świadectwo prawdzie, zawsze i wszędzie winien pytać siebie samego i w pewnym sensie także świata współczesnego. W jaki sposób pobudzać człowieka do czynienia dobra? W jaki sposób wyzwalać siły dobra w człowieku, aby on był mocniejszy od zła, od jakiegokolwiek zła moralnego, społecznego itd. Trzecia konferencja Episkopatu Latynoamerykańskiego daje świadectwo o gotowości do podjęcia tego trudu. Chcemy nie tylko polecać Bogu ten trud, lecz także naśladować go dla dobra Kościoła i całej rodziny ludzkiej.